Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na pewno słyszeliście o tym, że błonnik pokarmowy jest bardzo zdrowy, dlatego że zwiększa perystaltykę jelita grubego i pozwala, no, zapobiega tak zwanym zaparciom nawykowym. Pozwala zachować prawidłowy rytm wypróżnień, co w konsekwencji może zmniejszyć czas drażnienia naszego jelita przez niekorzystne, toksyczne substancje zawarte na przykład zawarte w stolcu, a przez to zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Ale trzeba także wiedzieć o tym, że błonnik pokarmowy wywiera również inne działanie. Rozpuszczalne formy błonnika, takie jak pektyny, to znaczy one nie są rozpuszczalne, ale pęcznieją pod wpływem wody, wypełniają nasz żołądek i częściowo zmniejszają apetyt. Czyli mogą być pomocne w czasie odchudzania. Ale błonnik jest pomocny w czasie odchudzania przede wszystkim z innego powodu. Otóż przerywa on tak zwany cykl krążenia kwasów żółciowych, jelitowo-wątrobowy, a to znaczy, że żółć jest wydzielana do dwunastnicy i te kwasy żółciowe są wiązane przez błonnik razem z kwasami tłuszczowymi i są wydalane z naszego organizmu, nie są zwrotnie wchłaniane w jelicie grubym. Czyli błonnik utrudnia wchłanianie tłuszczów, ale dotyczy to zwłaszcza tłuszczów pochodzenia roślinnego, co ciekawe, i tłuszczów zwierzęcych zawierających zwłaszcza długołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Natomiast nie dotyczy to takich tłuszczów jak na przykład masło czy olej kokosowy, dlatego że zawierają one głównie krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a one wchłaniają się na zasadzie innego mechanizmu. Do ich wchłaniania nie jest potrzebna żółć, nie jest potrzebna emulgacja i do wchłaniania tych kwasów tłuszczowych tak naprawdę błonnik nie utrudnia wchłaniania tych kwasów tłuszczowych. Ale, moi drodzy, błonnik również, ponieważ utrudnia zwrotne wchłanianie żółci, to razem z tą żółcią wydalane są również liczne toksyny z naszego organizmu, m.in. organiczne związki różnych metali. Dlatego można mówić w cudzysłowie, że błonnik ułatwia proces detoksykacji organizmu, chociaż bardzo nie lubię tak naprawdę używać tego pojęcia. Błonnik, moi drodzy, również zwiększa populację bifidobakterium w naszym jelicie, dlatego że może pełnić funkcję prebiotyku i nasila namnażanie się tych bakterii, tych korzystnych bakterii, zwłaszcza z rodzaju bifidobakterium, i wykazano, że główną rolę odgrywa tutaj błonnik zawarty w płatkach owsianych. Ale, moi drodzy, błonnik może wywierać również działanie niekorzystne, a w niektórych przypadkach, w niektórych chorobach jest nawet szkodliwy, czy może zaostrzać przebieg tych chorób. Błonnik może działać niekorzystnie w takich chorobach jak stany zapalne żołądka i jelit, zwłaszcza zapalenie wrzodziejące jelita grubego, stany po usunięciu pęcherzyka żółciowego, czyli po cholecystektomii, w zapaleniu wątroby, zapaleniu przewlekłym, zapaleniu trzustki, zwiększa wtedy produkcję gazów, działa drażniąco na błonę śluzową jelita, ale również może zaostrzać przebieg tych chorób. W tak zwanym IBS, czyli zespole jelita drażliwego z postacią biegunkową, również może nasilać wystąpienie biegunki. Ale działanie biegunkotwórcze, w cudzysłowie, tego błonnika, zależy od dwóch mechanizmów. Pierwszy to jest takie mechaniczne drażnienie błony śluzowej, co zwiększa perystaltykę jelit i główną rolę odgrywają tutaj unerwienie jelit, czyli tak zwany splot Meissnera i Auerbacha. Ale drugą taką przyczyną jest to, że z błonnika pod wpływem bakterii w naszym przewodzie pokarmowym powstają kwasy organiczne. Kwas zwłaszcza mlekowy i octowy, w mniejszym stopniu kwas masłowy. I kwas mlekowy i octowy drażnią nasze jelito i właśnie działają osmotycznie i zwiększają objętość stolca, co może prowadzić do powstania biegunki u szczególnie wrażliwych osób, zwłaszcza jeżeli tego błonnika w naszej diecie jest wyjątkowo dużo. Natomiast u przeżuwaczy, u krowy na przykład, z błonnika powstaje głównie kwas masłowy, który regeneruje błonę śluzową i działa przeciwzapalnie. U człowieka głównie kwas mlekowy i octowy, które wywierają działanie drażniące. I to jest jeden z argumentów przemawiających za tym, że układ pokarmowy człowieka nie jest dostosowany do dużej ilości błonnika i dlatego, że człowiek nie jest roślinożercą, tylko jest wszystkożercą. Dobrze, moi drodzy, i trzeba także zwrócić uwagę, że w skład błonnika wchodzą nie tylko części roślinne, czyli tak zwane pektyny, celuloza, hemicelulozy, lignany, ale do błonnika zalicza się również niektóre struktury występujące w grzybach, m.in. ścianę komórkową grzybów, chitynę, chitosan, czyli
One wywierają podobne działanie jak błonnik rośliny, czyli błonnik niekoniecznie pochodzi obecnie z roślin, błonnik może pochodzić także również z grzybów. I zapewne wiecie, że wiele suplementów na odchudzanie zawiera w swoim składzie właśnie chitosan albo elementy takie jak błonnik. Dlatego, że tak jak wspomniałem, błonnik wiąże tłuszcze i utrudnia ich wchłanianie, przez to te tłuszcze i kwasy tłuszczowe dostają się do jelit i są wydalane z naszego organizmu. I takie właśnie działanie błonnika wykorzystuje się w preparatach odchudzających. Ale trzeba pamiętać, że spożywając dużą ilość tłuszczów, zwłaszcza olejów roślinnych i zwłaszcza tłuszczów zawierających długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, no to wtedy te niestrawione tłuszcze dostają się do jelit, są wiązane przez błonnik i mogą być przyczyną wzdęć, luźnych, cuchnących stolców, dlatego że tłuszcze i kwasy tłuszczowe niewchłonięte działają w jelicie grubym drażniąco i również zwiększają perystaltykę. Dobrze, moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Otóż są zalecenia, że powinniśmy spożywać od 20 do 40 gramów błonnika na dobę. Wydaje mi się, że te zalecenia są bezsensowne, dlatego że one zostały dostosowane przede wszystkim dla osób otyłych z cukrzycą, dla osób z chorobami metabolicznymi, z chorobami układu krążenia. Nie uwzględniają osób z chorobami przewodu pokarmowego, u których taka ilość błonnika działać może niekorzystnie. I trzeba też pamiętać, że definicja racjonalnej diety to brzmi, że dieta racjonalna to jest taka, która zawiera wszystkie składniki odżywcze w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej proporcji. Błonnik nie jest składnikiem odżywczym. On nie jest trawiony, nie jest przyswajany. W związku z tym, zgodnie z definicją diety racjonalnej, dieta racjonalna w ogóle nie mówi, że powinniśmy spożywać błonnik. Czyli dieta bezbłonnikowa też może być racjonalna, jeżeli zawiera wszystkie składniki odżywcze w odpowiedniej proporcji i w odpowiedniej ilości. Paradoksalnie, dlatego że to pojęcie diety racjonalnej mówi wyłącznie o składnikach odżywczych, a tak jak wspomniałem, błonnik nie jest składnikiem odżywczym. Ale trzeba też wiedzieć, że jeżeli po nawet niewielkich ilościach błonnika, na przykład na diecie niskobłonnikowej 10 gramów, czy nawet bezresztkowej 5 gramów błonnika na dobę, jeżeli przy zwiększeniu ilości błonnika występują gazy, wzdęcia, bóle brzucha, to nie powinniśmy zjadać 20 czy 40 gramów błonnika tylko dlatego, że tak mówią zalecenia, dlatego że zgodnie z definicją zdrowia według WHO, zdrowie to nie tylko brak chorób, ale również dobre samopoczucie. Jeżeli my się źle po jakimś jedzeniu czujemy, to również nie powinniśmy, czy powinniśmy ograniczyć spożycie tego produktu. Dobrze, moi drodzy, to tyle, co miałem Wam na ten temat do powiedzenia. Zachęcam Was do dyskusji i pozdrawiam serdecznie.